wygląda inaczej, ale ma dokładnie te same funkcje. Czy to opaski takie treningowe, Garmina, którego miałem kiedyś, więc to nie jest tak, że ja tutaj próbuję Państwu wcisnąć iPhone'a czy tam Apple Watcha. Te wszystkie smartfony, te wszystkie urządzenia po to są, żeby sobie oceniać i żeby sobie przypominać. Więc tak, gwoli wyjaśnienia. Częściej się mnie wszyscy pytają, co takiego jeść na diecie, jaka dieta, keto, paleo, cokolwiek innego, a ja powiem tak, to trochę nie ma znaczenia, jeżeli mamy deficyt kaloryczny i dieta jest tak naprawdę twoją osobistą preferencją, co najlepiej na ciebie wpływa. Ja powiem, jaką ja trzymam. Wysokobiałkową. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, czuję się na tym świetnie. Po drugie, białko jest dobre dla naszego ciała i dla naszych mięśni. I po trzecie, najważniejsze, że część kalorii z białka jest spalana podczas jego przyswajania. Zatem tak naprawdę mogę zjeść sobie odrobinę więcej, co często jest czymś bardzo fajnym. Tego nie wiedziałem, to dla mnie jest nowość, czyli co, pewnie te szejki proteinowe, białe sery, mleka i tak dalej, to dobra jest informacja, bo ja lubię te rzeczy. Okej, dowiedziałem się czegoś, czego nie wiedziałem. Generalnie, jeżeli chodzi o to, co sobie gotuję, to na przykład ja uwielbiam zrobić sobie szejki proteinowe. A propos, a to nie jest tak, że białko buduje mięśnie, a w procesie budowy mięśnia spalany jest tłuszcz? To też jakby, to tylko próbuję gdzieś tam sobie przypomnieć rzeczy, o których czytałem wcześniej, bo też nie zapamiętuję ich super idealnie, ale to jest jakiś taki, to nie jest chyba takie bezpośrednie, że jesz biały ser i spalasz kalorie w czasie jedzenia białego sera, nie? Ale okej, no bo to trochę byłyby czary mary, ale może tak jest, może tak jest. Wrzucam po prostu do mojego blendera jednego banana, około 35 gram owsianki, do tego 30 gram masła orzechowego, to wszystko. Co on tam sprawdza na tym telefonie? Muszę sprawdzić. Zapisuję każda rzecz. Jezu, ja bym się chyba zamęczył. Jak miałbym tak sobie dawkować, być może to jest tylko na potrzeby filmu i on tak nie siedzi nad tym, ale jakbym miał dodawać do szejka i wliczać coś na telefonie, to bym się pociął, to bym się zanudził chyba na śmierć. Więc no okej. No jak już masz ustalonego szejka i robisz go za każdym razem tak samo, no to już chyba się sumarycznie wpisuje. Chyba że on tam składniki odżywcze też wpisuje, ale to strasznie pracochłonne jest. No ale z drugiej strony jak daje efekt, no to też przynosi frajdę i można to robić chyba cały czas. Nie? Ja używam Apple Watcha poprzedniej generacji, to chyba piątka jest? Dodaję do tego trochę białka w proszku, jakieś 45-50 gram, zatem w sumie całkiem sporą porcję i wszystko zalewam mlekiem bez laktozy. Nie ma mowy, nie zmusicie mnie do tego, żebym zalewał to wodą. Nie ma mowy, to smakuje paskudnie. Żółwik mandzie, ja też, kurde, szejki zawsze z mlekiem, chociaż szejków dawno nie jadę, muszę sobie kupić białko. Ale mleko też jest kaloryczne, wydaje mi się, że litr mleka 2% ma 500 kalorii, to jest kurewsko dużo. I przepraszam za używanie tego wyrazu kurewsko, wiem, że niektórych to razi, ale dla mnie to zawsze był całkiem sympatyczny wyraz, więc no z mlekiem trzeba ostrożnie. Ja bardzo lubię mleko, to też jest, na razie nie mam żadnych takich laktozowych problemów, więc białka wcinam i mleko też, ale dużo, dużo kalorii. I takie coś daje mi energię na cały dzień, żebym mógł pójść na siłkę i żebym mógł wytrwać do mojego kolejnego posiłku, na którym mam około 1200 kalorii, zatem będzie on solidny. Mhm. Suplementacja nie jest konieczna, lecz mi została zalecona przez panią Justynę, która pomaga mi z naciągnięciem mojej skóry i rozbiciem tkanki tłuszczowej. I ja korzystam z kreatyny na regenerację mięśni, z kolagenu właśnie na skórę i kolagen w ogóle jest świetny dla człowieka, z różnej ilości witamin oraz ze spalacza. Ze spalacza z takiego powodu, że po prostu więcej się pocę, mam trochę więcej energii i szczerze mówiąc działa na mnie on osobiście lepiej aniżeli przedtreningówka. Jakkolwiek nie jest to jakieś super wymagane, pewnie więcej w tym placebo aniżeli prawdziwego efektu, no ale ja używam. Przygotowani do letniego sezonu? Czy macie już wszystko, co potrzebne do ogrodu? Meble, grille, akcesoria, oświetlenie i wiele więcej znajdziesz w Lidlu w niskich cenach. Tylko w piątek i sobotę wielka wyprzedaż artykułów do ogrodu. Kup dwa produkty, a otrzymasz 30% rabatu na każdy z nich. Tak, aż 30%. Przeglądaj nasze gazetki również online. Zrobić materiał na temat góry ułudzenia. Wierzysz, mała, w miłość od pierwszego ujrzenia. Widzimy się w sądzie. Daj mi tylko szansę, dobrze? Prawda, czegoś takiego nie liczyłem. Ale mnie zniszczyłaś. Mogło być inaczej.
Chciałabym cię przeprosić. Cierpimy na epidemię samotności. Coraz łatwiej przychodzi nam wysuty z emocji, seks, a my potrafimy stworzyć relacje z drugim człowiekiem opartej na bliskości. Muszę sobie sprawdzić te, nie wiem, sprawdzę potem, czy on w opisie podał te rzeczy, bo ja w ogóle nie suplementuję, a wiem, że powinienem. Znaczy, mam takie poczucie, że tam może mi trochę ubywać rzeczy, które być może są potrzebne do sprawnego funkcjonowania i muszę trochę o suplementach poczytać. Może on tutaj gdzieś zamieścił listę tych rzeczy, więc potem sobie to sprawdzę. Jeżeli zamieścił, to też Państwu podrzucę, bo to jest cenna informacja. To jest coś, co na pewno powinienem robić, a cały czas to zaniedbuję. Halo, halo, dzień dobry. Sam słuchasz, dzień. Wariacie. Japczan, twoje zdrowie. Super, dzięki. Znowu pijemy dzisiaj za twoje zdrowie. Jebać konsekwencje, bo za dużo. Swój trening opieram głównie o cardio, jako że chcę mieć super kondycję i zależy mi na smukłej sylwetce. Zaczynałem od 30 minut na domyślnych ustawieniach Orbitreka, obecnie zawsze jest to 60 na najwyższym, jakim mogę. Czasem też biegam albo wchodzę po schodach. Nieźle skubany zasuwa, to dlatego ma te 1000 kalorii. Przez 60 minut na maksymalnym ustawieniu Orbitreka to jest niezły zapieprz. I w ogóle jeszcze o jednej rzeczy Państwu chciałem opowiedzieć. Ja też nie jestem do końca pewny, jak to dokładnie działa. Pewnie w każdym organizmie inaczej. Natomiast ktoś mi kiedyś powiedział, że pierwsze 30 minut ćwiczeń to w zasadzie jest coś takiego, to jest ten etap rozgrzewania organizmu i dopiero po 30 minutach następuje ten proces spalania, że organizm się przestawia na trochę inne funkcjonowanie. Ja też mam tak, że jak na przykład jadę intensywnie na rower albo mam intensywny spacer, to pierwsze 30 minut strasznie walczę z ciałem, żeby ono chciało w ogóle się rozkręcić. I po tych 30 minutach, po tych 25 minutach, im więcej ćwiczę, ten okres rozgrzania jest krótszy, ale dopiero w tej późniejszej fazie czuję autentycznie, że jakby organizm przechodzi na trochę wyższe obroty i zaczyna funkcjonować i większy wysiłek nie stanowi dla mnie problemu. Natomiast do 30 minut to strasznie się męczę i mam wrażenie, że efekt jest żaden, więc też się trzymam godziny dziennie. Przynajmniej każda minuta po 30 jest korzystna i warto ją przedłużać, więc... Ale nie wiem, oczywiście, to jest, ja nie jestem specem, to gdzieś tam przeczytałem i mam takie wrażenie, że ja to tak odczuwam, że faktycznie mój organizm tak działa. Nie musi, to może być równie dobrze jakiś placebo czy coś. Najpierw robię cardio, gdyż jest to dla mnie dobra rozgrzewka do treningu siłowego. Na odwrót, u mnie to nie działa, często brakuje mi siły. Suwnica w dwóch pozycjach, przysiad przód i tył, trening łód. Robił też brzuch, klatkę, łapy i klatkę. 4 serie po 15 powtórzeń. Mój plan treningowy być może nie jest intensywny, lecz jest to codzienny trening, gdyż nie znoszę przerw. A oprócz diety i siły? No, codziennie na siłkę zasuwać to wprowadza pewną rutynę i ta rutyna zawsze pomaga, ale to ja bym chyba nie mógł. Znaczy i tak ćwiczę przez tą godzinę, ale muszę się przekonać do tej siłowni. Ciągle walczę ze sobą. Ale okej, mniejsza z tym. Ważne, żeby się ruszać, nie? Korzystam również ze zabiegów medycyny estetycznej, które mają na celu rozbicie moich tłuszczaków, naciągnięcie mojej skóry, dodatkowo zniwelowanie roztępów oraz rozbicie tkanki tłuszczowej. Pani Justyna z Well Clinic jest osobą, która... No, pani Justynie chyba już nie pierwszy raz słyszymy. Widzę, że na czacie są dyskusje na temat tego, czy te 30 minut ma sens, czy nie. Jedni twierdzą, że owszem, inni twierdzą, że to zależy od ilości uderzeń serca na minutę, tak? Od tętna. Więc podejrzewam, że to jest kwestia indywidualna. Ja mam takie poczucie, że tam 20-25 minut to mam mnóstwo muszę pracy włożyć w to, żeby się ruszać, a potem już to idzie bardzo płynnie i bez większego takiego dodatkowego wysiłku, mimo że wyższe tętno utrzymuje regularnie. Na rowerze powyżej 120-130 tak dosyć fajnie się jedzie po tych 30 minutach, a pierwsze 30 minut jest strasznie męczące. Nawet jadąc tam 115 czy tam poniżej 120. No ale to mogę być ja. To nie jest reguła i widzę, że na czacie to też nie jest reguła.
ma chyba u mnie w życiu największy autorytet, jeżeli chodzi właśnie o te sprawy i rzeczywiście czuję się bardzo mocno rozliczany za każdym razem, kiedy idę na kontrolę oraz na kolejny zabieg, chociaż jest najlepszą osobą na świecie, ponieważ po prostu mam wtedy uczucie, że co dwa tygodnie jestem w momencie, gdzie rzeczywiście muszę pokazać, że zrobiłem jakiś progres. Co uważasz na temat tego odcinka? To jest chyba bardzo ważne, żeby mieć jakiegoś nadzorcę, jakiegoś z biczem, który nas pilnuje i sprawdza. Dwa takie same zrobił, nie? Nam błędy, jeżeli jakieś popełnimy albo jakieś niedociągnięcia, więc to się przydaje na pewno, żeby musisz taki fajny głos, taki spowiadać, więc masz dodatkową motywację, żeby nie tylko swojego zaufania nie zawieść, ale nie, też czyjegoś. Chyba 885. Nie odpuszczam siłowni, nie odpuszczam. Ja nie mam nikogo takiego, ale wydaje mi się, że to ma sens. Tak naprawdę robię. I rzeczywiście widzę efekty, chociaż troszeczkę się boję, że jednak... And always hesitating, kryptonite desires, set my heart afire. Waszych oczekiwań i już przechodzę do mięska. To jest moja sylwetka w roku 2020, potem jak się przeprowadziłem do tego mieszkania w okolicach lipca. Wtedy ważyłem 105,7 kg, no i byłem cały oblany tłuszczem. Jest faktycznie, kurde, są... O Jezu. To trzeba mi sporo odwagi, żeby pokazać takie zdjęcia. Ja takiej sytuacji nie miałem. Zawsze miałem napiętą skórę. Więc, ale to chyba jest kwestia genów bardziej, ale też mi się wydawało, że w młodym wieku to jednak ta skóra szybciej odzyskuje swoją właściwą, nie wiem, objętość? O rety. Ja tak mniej więcej 6 lat wyglądam. 46 kilo się nie zmieniła, to jakkolwiek moje ciało wcale nie wyglądało dobrze. Następnie widzimy sierpień 2021, gdzie przytyłem 10 kg, lecz już powoli zaczyna... On ma... Czekajcie, cofnę to, bo to... Jak on pokazuje, to ja też nie powinienem się powstrzymać. To jest tak, ja mam największy problem z cyckami. Nie mam problemu z brzuchem takiego, ale ja też jeszcze mam do zrzucenia też tak 10 kg przynajmniej, więc kto wie, jak zrzucę, to ta skóra też może mi tak zwisnąć na brzuchu. W wolnym czasie, to non stop do sumie. I jeszcze tego jak podcastu z Borysem, tym razem kanale sprawił, że postanowiłem się wziąć mocniej Łukasz, za siebie, ponieważ nie mogłem się Borys? Zgodzić, żeby tak wyglądać. Co, mam swoje pokazać? Niedoczekanie wasze. Dziękuję tobie ślicznie, że nie znam takiej opcji. Pierwszy i każdego kolejnego dnia na tę siłownię chodziłem. Mandzio ma 190 cm wzrostu, więc 90 kg wagi to u niego jest chyba idealna masa. To, co mu zostało, to jest skóra i chyba tam faktycznie trochę tłuszczu też pod tą skórą. To nie jest tak skóra, sama skóra, nie? Gotowe. ...kontrolne z panią Justyną i od tego momentu moja sylwetka zaczęła się najbardziej zmieniać. Te pierwsze 6 miesięcy było mega intensywne, jeżeli chodzi o moją pracę nad sobą i przemianę. Praktycznie nie robiłem sobie przerw i nie odpuszczałem nawet na chwilę. 10 lat, to ładnie, dużo wcześniej ode mnie zacząłeś. Ma wszystko, ma chude ręce, ma chude nogi, tylko ten brzuch, na tym brzuchu... To jest panem Urzy? ...bardzo dużo odkładał. To chyba jest kwestia genów. Kiedyś byłem u dietetyka i pani dietetyk pokazywała mi różne sylwetki męskie. I są ludzie, którzy bardzo magazynują na brzuchu. Zresztą każdy facet na brzuchu magazynuje przede wszystkim. Ja mam to szczęście, że mam sylwetkę odrobinę bardziej masywną i mam, może to źle, nie, ale mam tłuszcz w każdym możliwym miejscu, nie tak, że mam tylko na brzuchu. Ale na brzuchu mi zostaje go najwięcej, więc to jest coś, z czym będę musiał powalczyć. A Warzy? No, Mandzia chyba przede wszystkim się taka... na brzuchu skupiła. Okay. Bo to już trochę zrzuci. Kojarzę taka...
bardzo kurwa, jasny cel. Taka gra chciałbym zejść poniżej 90 kg do moich urodzin, co zresztą mi się udało. Lecz jak wiecie, marzec był dla mnie bardzo ciężki, ponieważ to były okolice rozstania się z moją narzeczoną i potem potrzebowałem kilku miesięcy przerwy, gdzie w pewnym momencie waga mi wróciła nawet do 98 kg. Trochę się ludzi się oburzyło, że ja się wyśmiewałem, że 24 lata i narzeczona. Żeby wszystko było jasne. No, 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 no kojarzę, że Bąkol ją grał. Słuszne, ważne, żeby był szczęśliwy. Bąkol w nią grał. Z mojej perspektywy 24 lata to jest za mało na narzeczeństwo, ale ja nie wiem. Może ja byłem za mało odpowiedzialny w wieku 24 lat. Może wielu ludzi w wieku 24 doskonale wiedzą, czego potrzebują od życia i co zrobić, żeby byli szczęśliwi, więc no, kojarzę, proszę kojarzę. Się nie denerwować. Survival każdy żyje jak uważa. Później to taki więc jeżeli ktoś uważa, że 24 lata to jest dobry moment na narzeczeństwo i małżeństwo, lekko. Proszę bardzo serdecznie, nie będę powstrzymywał. Jakbym nawet nie. Może o 18 wyścig? Bardzo mocno pracowałem na tym, żeby rzucić jak najwięcej. F1? A teraz przyszła pora pokazać wam, jak wyglądam na chwilę obecną. I dobra. Kurde. Ładny szafroczek. No dobra, to będziemy. On się tak naprawdę odsłoni bardzo. Okej, okay, to nie jest Jezus Maria. To jest 91. Ja ważę 90, tylko ja mam 178 cm wzrostu, on ma 190. Jest duża różnica na jego korzyść, nie? Ale też dużo więcej. Daisy jest płatny, ważę, więc dużo więcej zrzucał. Okej, okay, jak on. No nie. Jak on się rozbierze, to ja też. Jesus Christ, jak on się odważy, to ja... On się tak odważy? O, tak się, aż się trochę boję. Już bez pierdzielenia. Oto moja sylwetka. Od boku wygląda w ten sposób następujący. Od drugiego boku jest to tak. Największy problem, jaki mam, to zresztą sami widzicie. Jest to zwisająca skóra na brzuchu, która jest przemieszana wraz z tłuszczem. Ma sporo ma odwagi, żeby to pokazać, ja bym się bał. No ale dobra, to jak on tak się rozebrał, to ja też kurde. Ale zostanę w spodniach, okej? Okay? Nie no do bokserek. Spoko. No, że akurat jesteś, to może pogramy. Bo to jest... Jesus. Ja się też się zastanawiam, bo przy takiej... Tam jest kilka takich uwag mam. Ciebie ja nie znam się też na tym. I tak jak mówiłem, każdy Lola pewnie inaczej zagrali, tak to chodzi, każdy organizm inaczej działa. Ale przy takiej ilości będziesz ćwiczeń... Tak później, 22, mam wrażenie, że on się pozbył nie tylko tłuszczu, ale też mięśni. Daisy High jest darmowe, wiesz? Ktoś pisał wczoraj na czacie, że to jest... Napisałeś tańsza szczupły, wersja, nie gorsza ale, wersja. Ale nadal trochę tego tłuszczu jest. Ale to trzeba mieć jaja, żeby się tak pokazać. Kurde, mol, naprawdę, chylę czoła. Slim fat, tak się to nazywa? W momencie, kiedy robię ćwiczenia na brzuch... Może ta skóra ma jeszcze czas, żeby wrócić, bo to jest w młodym... Ja tak jak mówiłem, skinny fat. W młodym wieku ta skóra powinna... A może też jest tak, że on bardzo szybko stracił tą wagę, żeby... Ja mam tak, że ja zacząłem się odchudzać, kiedy moja córka się urodziła, to było w 2017 roku. Ja schudłem 35 kg od tego czasu przez 5 lat prawie. To jest 5 lat bez 4 miesięcy. To wychodzi tak, 0,6 kg miesięcznie. Wchodziłem na wagę i miałem niecały miesiąc mniej niż kilogram, to sobie odpuszczałem. Trochę ćwiczenia, trochę jadłem więcej, żeby się trzymać nie więcej niż kilogram miesięcznie i tak teraz jak sobie przeliczyłem. No takie sparningu, że czyli też pociągałem się wsiada tak jak miesięcznie. I wydawało mi się to właściwe. Nie? Tylko ja już mam swoje lata, mi się nie spieszy, ja nie muszę świetnie wyglądać na najbliższe wakacje. Więc podejrzewam, że dla Mandzia z perspektywy młodego człowieka to on miał dużo więcej motywacji, dużo więcej wysiłku mógł włożyć w ćwiczenia i dużo bardziej mu zależało na czasie. Ja mogłem poczekać sobie 5 lat na takie zrzucanie. Czas na sprzedanie kiszonki. To jest tak, że tam ludzie przez ostatnie pół roku zwracają na to uwagę u mnie, bo też miałem niechlujną brodę i być może nie było tego widać, młody, ale teraz ludzie już... Ogólnie ja jestem bezmodowy ale gracz, nie lubię modami operować. Jak sobie pocisnę ten brzuch, to wszystko jest troszeczkę twardsze, Vanilię. Jednak to nie zmienia faktu, że no całkiem sporo jest tutaj skóry i wszystkiego, tak samo. To jest tak, no to jest ta wada, że z jednej strony tempo jest godne podziwu, jeżeli dużo ćwiczysz, on dużo ćwiczy. I tracisz tej masy, ale też konsekwencje chyba są takie. No tylko, że to jest, być może też być kwestia genów. W życiu w ogóle czuję swoje żebra i mogę zobaczyć swoje żebra. Pierwszy raz w życiu mam obojczyki, kości policzkowe i to jest mega fajne. 19, no ale tak, no przeraża to jest, mnie to, po 19 jest dopiero cały czas mam najnowsza. Aż tak dużo jeszcze do roboty. Oczywiście nie przerywam pracy nad sobą i na tym kanale będę rzucał sobie... Kurde, szlafrok mega, dobra, jak on się pokazał, to ja też się muszę pokazać, no to też ja nie wiem, czy ja dam radę. No dobra, okej.
Jesus, fuck. Dobra. Nie wiem, czy to na YouTube'a wleci. Bo ja też mam, ja mam, że państwa uprzedzić, nie? Bo ja tą kiszonkę spodziewam. To, za, to się nie, za to nie ma bana na Twitchu, nie? No więc okej, okay. Żeby państwa uprzedzić, ja mam brzuch nadal, mam cycki, więc proszę mnie potraktować z szacunkiem, albo właściwie z odrobiną wyrozumiałości. Więc 19.22, tak, nie, to jest farming 22. Taka kolejna nie liczba, 19.22. Nie mam tego, nie wisi tak bardzo, nie? O kurwa. Ale mam cały czas tutaj jest, że mogę złapać to rękoma, nie? Ale no poza tym chyba jest w miarę okej. Okay. Więc okej, okay, obnażyłem się. Kurwa, się obnażają ci streamerzy. Ale gdyby Mandzio się nie pokazał, to ja bym się też nie pokazał. Za żadne skarby. Więc przede mną jeszcze dużo czasu na ćwiczenia, ale właśnie chyba nie zamierzam się spieszyć, to jest. Właśnie nie zamierzam się spieszyć i być może. No duży progres, on też duży lany, kurwa. Nie muszę się spieszyć zupełnie. Mega progres robimy, no. Lulany, na przykład taki streamer jak Saju. Czy gdyby Mandzio. Nie, no teraz uznałem, że jeżeli Mandzio nie ma. Nie wstydzi się, to ja też nie powinienem, nie? Ulańce. Klimatyzator AUX J-Smart. Zachwycające, wyrafinowane przywództwo na światowym poziomie. Linia dla ceniących połączenie wyszukanego stylu, bogatego Tylko pamiętajcie, że on zrzucił 56 kg, ja zrzuciłem 35. 56 czy 58? To jest duża różnica na, jakby pod względem masy na jego korzyść i duża pod względem wyglądu na moją korzyść. No bo się nie pozbyłem tylu kilogramów naraz, nie? Bardzo ciężkie wyzwania mentalne oraz fizyczne, żeby dalej pracować nad swoją sylwetką, ulepszaniem swojego stylu życia oraz poprawianiem tych wszystkich błędów, które popełniałem przez te 25 lat. Chciałbym móc motywować trochę swoimi działaniami, swoją osobą, ponieważ rozwój osobisty, o kurwa, brzmi jak coach, stał się dla mnie mega ważny. Zrobimy jakiś postęp w życiu, to chcemy. To jest też tak, że być może wszystko na YouTubie i wokół osobowości internetowych dzieje się, buduje się wokół akceptacji, że chcemy, żeby nas ludzie akceptowali, więc chcemy być trochę wzorem do naśladowania. Mi jest trochę łatwiej pod tym względem, bo większość ludzi jest dużo młodszych ode mnie, więc ja nigdy nie będę wzorem do naśladowania. Ale być może część ludzi, która jest w moim wieku, uzna, że tam gdzieś też można się trochę, niezależnie od wieku, można się trochę pozbyć niepotrzebnej masy. Ale dla Mandzia to jest silna dodatkowa motywacja, żeby być przykładem dla tych ludzi, którzy go obserwują. A jest dowodem na to, że może. Okej. No, ale to też jest to, bo to jest mnóstwo pracy, mnóstwo wysiłku, mnóstwo spalonych kalorii każdego dnia. Ale mam takie zastrzeżenie, że być może odbyło się to trochę za szybko. Ale z drugiej strony to może być też problem z genami, nie? Że on w ten sposób, że ta skóra trochę u niego inaczej działa. Może tam jest, brakuje jakiegoś surowca, może po to chodzi do tej pani Justyny, żeby ona trochę to tam wyregulowała mu to, nie? Ale ta skóra tak no, pozostała jednak po tym. Rozwój osobisty. Jako osoba, która nigdy nie miała zbyt wiele dobrych nawyków, zbyt dobrych zwyczajów, po prostu chcę sobie wprowadzać je w życie i dokumentować moją drogę, jak to robię. Oprócz tego, widzowie, zamierzam się wybrać do innych youtuberów, którzy mają problemy albo z sadełkiem, albo z innymi rzeczami i postarać się zmienić wraz z nimi i do jednego się będę wybierać już no bardzo niedługo, jak to oglądacie, to bardzo niedługo. Ja bardzo będzie zapraszam, to nie do mnie się wybiera, ale ja bym chętnie na przykład wybrał się na siłownię, bo ja, jak mówiłem, nie mam takiej, nie wiem dokładnie co ćwiczyć i jak ćwiczyć, więc by mi mógł będzie podpowiedzieć. Ja, bo on dosyć odważnie do tego podchodzi i tam ćwiczy. Więc spoko. Ale to nie do mnie, nie tym razem. Nie tym razem. No ale dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moją metamorfozę. Jeżeli chcielibyście, żebym na przykład przygotował jakiś film z przepisami, co można jeść w ciągu dnia, żeby właśnie wyrobić sobie tę dietę 2000 kalorii z jakimiś pomysłami czy innymi rzeczami. Ale to mi się właśnie podoba, nie? Że w tym filmie wyraźnie jest zadowolony. Nie? To już nawet niezależnie od tego,
czy jesteście zainteresowani utratą wagi, czy nie, to jego entuzjazm jest czymś, co przebija się z tego. I warto mieć taki entuzjazm, warto robić rzeczy, które doprowadzają do takiego entuzjazmu. To jest super sprawa. Dajcie znać w komentarzach, kto przygotuje coś dla was, ponieważ wiem, że w tym filmie było tego bardzo mało, a niektórzy na to liczyli. Ode mnie to byłoby na tyle. Jeżeli nie zostawiłeś łapy w górę, to proszę ciebie, zostaw również subskrypcję. Okej. O Jezu, szybko skończył. Okay. Bardzo fajny materiał. Bardzo fajny i optymistyczny. I powinien się bardziej obejrzeć, moim zdaniem. To co mówisz, że tam, ta strata wagi taka była bardzo w ogóle z gwinta. Jeżeli chodzi o te takie zabiegi, kończy, które mają skracać skórony, czasami mogą być konieczne po prostu. Nie? I nie da się inaczej zrobić, bo ta skóra pozostaje 3, 4, 5, i tyle. 8, ale też strasznie bym się bał, że na przykład obetnę sobie skórę i potem nagle przytyję, bo każdy z nas, każdy kto wychodził z grubości, z otyłości, to chyba ma tak z tyłu głowy taką obawę, że to może w każdej chwili wrócić. Że to jest takie poczucie niepewności, takie tymczasowości bardzo kurwa, mocno. Ja pierdolę, ja to mam wszystko. I tak sobie myślę, jak człowiek się pozbędzie tej skóry, ten efekt, pozbędziesz się tej skóry chirurgicznej i potem nagle zaczniesz tyć, to tam jak się ta skóra zachowa? Znowu się będzie rozciągała? Czy ona jest cieńsza potem? Nie wiem jak to... Czułbym się trochę bym się martwił tym akurat, nie? No, ale może też z drugiej strony to jest dodatkowa motywacja, żeby trzymać tą wagę i nie wychodzić poza. Ale teraz to w ogóle nacisnąłem farminga, kategorię wprowadziłem, ale nie nacisnąłem go to. Za jakiś czas wszyscy youtuberzy będą szczupli, już nie będzie można mówić o przemianach, nie? Jak tam GTA? Widziałem, że streamujesz praktycznie non stop GTA. Właśnie tak smakuje świat. A wygracie GTA Online? Ruszaj na kulinarną wyprawę do Lidla i spróbuj smaków inspirowanych w Hiszpanii. Chorizo 5,99. Co wy robicie tam w tym GTA? Tuńczyk w oleju 23,99. Na czym polega ten gameplay, kurwa, w ogóle? Ja to jak GTA zagrałem, to jakiś typ, kurwa, z samolotem, kurwa, z kosmosu przyleciał mi, wypierdolił i wyłączyłem grę. Natura może nas tak wiele nauczyć. Na przykład... Chciałem wejść go do War'a teraz. Proszę państwa, została ujawniona data premiery God of War. To jest chyba wrzesień? Wrzesień? Albo wrzesień, październik, albo listopad. Tak czy inaczej, obiecałem sobie cosplay Kratosa i nie wiem, czy wyrobię. Liczyłem na to, że 2023, że będę mógł sobie odpuścić. Listopad, będę mógł sobie odpuścić siłownię, ale może nie będę mógł. Nie wiem, czy ja dotrzymam tego słowa, tak czy inaczej. O, troszkę godzin musiałbyś posiedzieć, nie? Miało być. Ale pytanie, więc mam taki jakiś 3-minutowy segment gameplayowy God of War, a potem sobie zobaczymy otwieranie edycji kolekcjonerskiej, jakieś super wypasione. I pogadamy sobie z czatownikami. Proszę państwa, zaczynamy. To wygląda bardzo zacnie. Okej, czyli robicie te misje, i które tam są, głośno. Tak? I bardzo głośno! When you are at your weakest. In fear and doubt. Are a burden too heavy to bear. Ojciec i syn. Powinniśmy z synem zrobić. No to ci mówię, ja kurwa włączyłem to. Chciałem sobie tam porobić, coś tam kupiłem. Kurwa, jakiś typ samolotem wpadł, rozpierdolił mnie. Chociaż już teraz nie mam takich dobrych układów z PlayStation jak kiedyś. Ale fajnie by było zrobić znowu cosplay. Mój syn też już jest byczkiem teraz. No, a jak nie wytrzymam z dietą, to cosplay Thora, tak. Ale piękne widoczki, nie? Ale to była super gra, pierwsza część. Chociaż przyznam, że jak żeśmy już znaleźli te wrota do różnych światów, to zaczęło się robić trochę skomplikowanie. Już ten świat przestał być taki liniowy i czytelny, ale i tak było super. Kurwa, też wieczorem gracie, iście ta. Muszę przyznać, że w tych God of War'ach ten świat nabiera życia i takiej prawdziwości trochę. Tak, może 16. Te otwarte elementy robią robotę.
stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! Widziałem jakieś... Nie będzie gówniarz mówił, co mam myśleć, jak mam myśleć. Widziałem jakiegoś u ciebie, jakiegoś klipa. I kurwa Małysza ktoś udawał. Are you a calm and reasonable person? Kurwa, do piątej rano, ładnie. Jedynka była tak wypasiona. Miała braki pewne, ale... I tak była wypasiona. In moments of crisis. Panic does nothing. Harness it. Let it serve you. On jest taki mocarz. Szok. Wszyscy bogowie, kurde, po prostu klękajcie. Kurwa, tego Ragnaroka by nagrał. Niby człowiek, ale jak się wkurzy. Wiesz takie gierki? God of War, Ragnarok? Tyr, Assassin's to ten Creed? Od Bifrostu? Far Cry? Takie gierki? God of War. Nice. Tak jest. 9 listopada? To jest listopad? Ja mam zawsze problem z ogarnięciem tego zapisu amerykańskiego. Bo oni chyba najpierw dają miesiąc, potem dzień, a potem rok. Wszystko porąbane, nie? Ja tylko w tego nowego porąbane, God of War grałem na playaku. Dobra, to teraz, żeby coś tam ładnie nam w tle leciało, żebyśmy sobie mogli pogadać. Mogę sobie kasę wydawać. Na luzie. To sobie odpalimy otwieranie edycji kolekcjonerskiej. Ja zachęcam Państwa do obejrzenia materiału mojego. A tu ściszę trochę panów. Ryan Hurst, Rafael Grassetti. O kurde, to jest dobry głos, nie? Gościu ma nie tylko głos odpowiedni, ale też osobowość i najwyraźniej ten cały, jak się nazywa ten... Ten wid i masz, image, nie? Image, nie? Forest. Te w lesie co było? Jak to się nazywało, kurwa. Aparycja, tak, aparycja mankingową. Bardzo jestem grałem ciekaw, co tam będzie w tej. Ja nie jestem wielkim fanem edycji kolekcjonerskich. Grałem. Nie jestem fanem przedmiotów fizycznych za bardzo. Ja bardzo chętnie w to zagrał. Przedmioty fizyczne, które lubię mieć, to takie, co się zmieszczą w plecaku i mogę chodzić w świat i wszystko mam przy sobie. Bym chciał to zagrać tego starego Foresta, a to będzie nowy. No Forest. Ale zobaczymy, może coś będzie ekstra, może coś użytecznego, nie? Mogliby młotek dać, którym można nie tylko ozdobić ściany, ale także wbijać gwoździe. Ja chętnie to zagram. Ja tego nie widziałem jeszcze, więc nie mam pojęcia, co tam się znajduje. Kurwa, tych kanibali pogania. To ja chętnie. No ja też nie zrobiłem nigdy fabuły, więc można by było dziobnąć. Ale ma gościu dobry głos, on będzie dobrym torem. To też można od razu się zastanowić, jaką osobowość będzie miał tor, nie? Zabitego chyba? Że no, tam będzie coś więcej niż tylko łomot ciężki. Mam nadzieję. Tak jak zresztą, muszę przyznać, że fajnie rozpisali Baldura w pierwszej części. Że on nie był tylko po to, żeby mu spuścić łomot, wspomniany wcześniej. Tylko coś tam przeżywał. To jest dużo bogatsza historia niż za czasów pierwszych God of Warów. Powiedziałbym, że ta ewolucja, która nastąpiła tej nowej serii jest znacząca pod wieloma względami. Jak wspominam 25. rocznicę powodzi stulecia, to może potem sobie o tym pogadamy. Może jakieś zobaczymy archiwalne nagrania, to wam opowiem swoje historie. In addition to these physical items, both the collector's edition and the Yodnar edition come with a voucher code for downloadable content. Ja ściszę, czekaj. Okej, bo to nie jest ustawione, ja to ściszę, dobrze, że mówisz. Chyba w pierwszej części też była jakaś specjalna zbroja, dobrze pamiętam? Jeszcze bardziej, czekaj. Może niekoniecznie. O, teraz. Prawdziwy Ragnarok, prawdziwy Kratos to z gołą klatą chodzi, nie? Teraz lepiej? Wyciszone. Dobrze, że mówisz. Ciekawe, czy jakby, bo to są chyba kartonowe na zewnątrz, myślałem, że drewniane na początku, bo takie stylizowane. Oczywiście, że tworząc te edycje kolekcjonerskie, nie jest młotek, nie? Tworząc te edycje kolekcjonerskie się ogranicza jednak wydatki do pewnego stopnia, ale podejrzewam, że z czasem, jak już wersje elektroniczne będą standardem, to edycje kolekcjonerskie będą naprawdę takie wyjątkowe, że będą produkowane tam w mniejszej ilości, ale będą kosztowały na przykład, nie wiem.
$1,000, nie? Wygląda ładnie, ale to właśnie mógłby być taki... No i to wszystko? A taki... Jutuńska edycja, jakaś inna jest, tak? 5 koła z tego zarobiłem ładnie. Ja mówiłem, na początku, tak potwierdzam, ja te edycje kolekcjonerskie to nie jest coś, co bym się kiedykolwiek zaopatrywał, chociaż pewnie to będzie miało swoją wartość za jakiś czas, zwłaszcza nieotwarta, nie? Ale spodziewam się takich edycji, takich ultra drogich. Niektóre gry wypuszczają takie super drogie rzeczy, nie? Regio to drzewa na razie nie ruszą. I najwyraźniej to się sprzedaje. Na razie pola rozwiją. Na razie nie pola, to mam K7 rodzaj. Jestem zaskoczony, że no i powolutku chcę najpierw wszystkie uprawy mieć, czyli drzewa też pójdę. Więc zrobić te wszystkie tam 12 czy ileś upraw. I później zacznę się przetwarzać. Powoli rozwijać i przetwarzać. I zobaczyć, jak to będzie. Gram też na hardzie, więc kurwa też tyle kasy dostaje, co nic. Długa gra. Powolutku też sprawdzam sobie wszystkie po kolei narzędzia, ja nie przeskakuję. Jeżeli chodzi o gry jakieś takie wyjątkowe i ekskluzywne, to na razie chyba można polegać tylko na PlayStation. Też gra jak Europra. W sensie na Sony. Że niewiele tych gier wychodzi, ale jak one wychodzą, no to na razie można się spodziewać. Cały rok mniej więcej mi trwa 15 godzin. Jeszcze kurwa kredyt muszę spłacić. 50 tysięcy kredytów stało, czy okej? No. 55 tysięcy kredytu. Jak czekamy na teraz takiego... Teraz 15 spłacę, ale... Jak się nazywa tego? To jest Starfield. Czekamy na Starfielda. No, to zapraszam, wiemy, zapraszam. Myś chyba to pomógł mi na tej farmie. Fajny, ale że będzie... Nawet dwa traktory mam. Że można było mi pomagać. Drugi traktor stoi, bo był jeden koleżka też taki młody, dołączył do mnie i grał ze mną. Tylko ze 3 miesiące pomógł. Żeby nosek wytrzeć, jak łezki będą lecieć podczas oglądania grania w drugą część. Pomógł na farmie. No ale też cena dobra jest, nie? Porowa. Gościu ma taki głos trochę podobny do tego aktora, który grał Thanosa. Wylatuje, jak zwykle mi wylatują z głowy nazwiska aktora. Brodlin. Brodlin. Ja też... ciekawe, czy będą kiedyś głosy podkładali tacy aktorzy naprawdę z... super gwiazdy. W sensie, bo to jest znany aktor, nie? Ja jego jakoś kojarzę. Dobra, trochę. Teraz tak, sprzedaż zrobiona. Może już podkładałem. Josh Brolin. Ja prawe mogę skosić, kurwa. Solidly balanced, beautiful craftsmanship. Pasty mam. No, nie przesadzajmy. No to jest fajne na półkę, jak ktoś z bliska nie patrzy, nie? Raczej nie sądzę, żeby to każda sztuka była ręcznie robiona. Pewnie to jest z jakiejś drukarki, nie? Leci. Ja bym dużo bardziej wolał jakąś figurkę Kratosa czy coś. No ale to było do przewidzenia, że... to było do przewidzenia, że młotek się przytrafi w tej edycji, nie? Że jest dobre 200 za tego farminga. Mam trawkę do skoszenia. Tak, Jeff Bridges ma podobny głos, Tommy Lee Jones też. Preorder. Już właściwie to lada moment jest preorder, pewnie dlatego to pokazali. O. To nie dla mnie taka zabawka, ale no fajnie, no, kurde, dobra to jest gierka, liczę na to, że ta będzie też. Chyba warto byłoby wrócić do God of War'a przed premierą, nie? Sobie ograć gdzieś może tą PC-ową wersję. Słyszałem, że świetnie jest zrobiona. Chociaż na PS5 powinno w 60 klatkach śmigać bez żadnego problemu. Ja chyba ogrywałem na PS4 Pro pierwszego God of War'a. Nie pamiętam dokładnie, ale prawie na pewno tak było. No nic, ja czekam. Nie wiem jak Państwo, ale... Czekam, jeżeli chodzi. Ostatnio mnie ludzie oskarżają, że ja jestem zbyt krytyczny, że się zgorzkniały zrobiłem trochę. Pewnie jest w tym sporo racji. No, ale jeżeli chodzi o God of War, to jestem raczej pozytywnie nastawiony i nie będę tutaj narzekał. Nie ma żadnego powodu, żeby powątpiewać w jakość tej gry. Więc to będzie coś wyjątkowego. Tada!
już skończył z tym godowarem? Kurwa, szybka akcja. Ciekawego się nie dowiedziałem. God of War w nowej gry, tylko jego stare filmy, bo nie byli na tym God of Warze. Ostatnio większość moich materiałów to są takie materiały, w których się przyglądam swojej starej wadze i właściwie nie chcę już tego robić, bo to musi być nużące i dla Państwa również. Ale tak się akurat składa, że w związku z tym, że ta premiera God of War została zapowiedziana, to też sobie rzućmy okiem na te moje nagrania z Norwegii, które jeszcze robiłem, to było 4 lata temu, więc kurde, 35 kilo temu, więc no sami rozumiecie, więc to nie jest w kontekście dietetycznym, tylko w kontekście ciekawostkowym bardziej. To było w Norwegii, nie pamiętam jak się nazywa miejscowość, coś na B, ale pewnie się dowiem tutaj gdzieś po drodze. I to była całkiem przyjemna wycieczka. Zimno było jak cholera. Uwaga od pana. Może trochę głośniej. Bergen, tak, Bergen. To było w Bergen. Tam jest taka wioska. Tam jest taka wioska turystyczna. Znaczy dla turystów, żeby odwiedzać, więc bawią się trochę wikingów ludzie. Zo, jakiś spasiony. No cóż, no. Wielką ochotę miałem przyjechać tutaj. Niestety pogoda jest taka pod psem, bo trochę pada śnieg i... Jaki spasie. Może nawet nam głosi, niech się wygada chłopak. Zbudujemy statki, wypłynęliśmy z Flam, się nazywa ta miejscowość. I zaraz będziemy na prezentacji God of War. Spuchłem z zimna, okej? Mam głos stłumiony, bo po pierwsze inny mikrofon był. Po drugie też, jak mnie ktoś nagrywa inny, to ja się trochę krępuję. Ja samodzielnie się dobrze czuję przed kamerą. No jak już ktoś tak jeszcze na mnie patrzy, to... Jezus, jak czasami jest super głośno. On teraz opowiada o tym najwyższym poziomie trudności, który kiepsko był zrobiony akurat w God of War. I mówi, że raczej nie polecam grać na dzień dobry na nim. No to bardzo było dobre polecenie. No normalu fajnie się grało. Ale to o samej grze nie będę wam powiadał, to żeście mieli okazję mnie zaraz zobaczyć, nie? Może pojechałem za daleko z fantazją, że coraz więcej gier się robi dla starych ludzi, ale nie do końca to miałem na myśli. Bardziej chodziło mi o to, że za każdym razem, kiedy pokazuje się takie relacje rodzinne, to one są bliższe ludziom, którzy już mają podobne relacje rodzinne i potrafią odnieść to, co się dzieje w grze, do rzeczywistości i łatwiej się wczuć w te postacie, więc pod tym względem. Aktor, który podkłada głos Kratosa, jest gdzieś tam na tym pokazie. Miałem okazję go poznać, ale to... Nie mogę powiedzieć, że się znamy na ty. Popłynęliśmy statkiem gdzieś, to w ogóle była taka długa wycieczka. To 20 zł, no to nieźle. To jeszcze za czasów przedpandemicznych, kiedy się robiło... Już go kupiłeś? O kurwa. Jesteś wariat normalnie. Nie wiesz. No to zapraszam. Stale i zapraszam. Śpieszysz mi, pomożesz mi kredyt spłacić. Może byłem szerszy, ale miałem mniej zmarszczek, no. Tak, pewnie wiem, no mówiłeś, żeby chodzić, więc spoko. Brody. Jak się waży 125 kg, to ułożenie brody jest najmniejsze. Patrzę, sobie odpuściłem farminga troszkę. Pograłem w inne gierki, ale teraz jak
mogę poodpalać część. A to można 2-3 metry podejść i dalej się nie da, jest taki upeł. No to było super gorące, było takie wielkie omicha. Jednym szczytem gigantycznym i drugim szczytem. To tam to niesamowicie to wygląda i wyobrażam sobie, że w słoneczny dzień. Nie, dlatego ja mówię, sam nie gram podcast. To brzmi tak trochę, to jest kwestia mikrofonu. Podcasty, tam co tam do oglądania. Lepiej tak niż siedzieć na kanapie. Od tego jajka się kurczą, a nie strony głosowe, nie? Może dlatego. A tu mam traktorek dla ciebie, patrz. Tyk, Massey Ferguson. Jakie tam było powietrze? Do roboty. Powietrze. Tego też naprawić było. No starość, jeden z tych najtańszych, trochę najtańszy w ogóle średni ciąg. Trzeba zarobić na nowszy. Też najtańszy. Najtańszy i tylko kupiłem teraz tą drugi poziom, że tak powiem, drugi tier. Tego też będę go wymieniał na ten zielony tam jest. Najtańszy, tylko no trochę szerszą tą opcję. Miałem troszkę kaski, to kupiłem. Wszystko jest prawie na najtańszym poziomie, nie? A ja tam troszkę lepsze mam pługi, troszkę lepszy. Do kultywowania większe. Internet w Polsce dołączył do największej sieci komórkowej w Polsce. Teraz łącząc nasze usługi można. Mam te pole z trawą i te trzy tutaj. Tam mam jedno pole. I tam trzy pola na początku, nie? Tyle tu mam. Nie, wszystko jest skupione, nie jest wypożyczone. Dobre jedzonko tam było. Starałem się tak, żeby coś takie chlebki wypiekane. Już wtedy byłem takim. Miałem nie mówić o diecie, no. Już wtedy myślałem o tym, że warto zrzucić kilogramy i patrzyłem na to jedzenie z takim bólem serca. Ja też byłem na takim evencie Wiedźmina podobnie, że się zbierało jakieś żetony i potem można było coś wygrać fajnego. I zabawa jest niesamowita, ale to akurat tego można się było spodziewać. Natomiast wiem, że już teraz jest pełen barko, że już jest po 12 i teoretycznie można by pokazać coś więcej, ale deweloperzy nie chcieli, żeby zdradzać zbyt wielu tajemnic. Powiem jedynie, że pierwsza walka z kimś, kto być może jest Bogiem. Nie jestem tego pewien na 100%. I wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest Baldur. To wygląda fenomenalnie, ale jest świetnie zagrana. To jest taka scena, że ciarki przechodzą po plecach, jeszcze zanim... Czy będę grał God of War? Co, jesteś ze wsi? Nie będę grał, pewnie tak. A nie za bardzo ma na to... A wsi mieszkasz? No to. Ja też jestem ze wsi, nie? Czy będę na imprezie z okazji 20. Bo w Warszawie teraz mieszkam, to nie widzę. Od 18 roku życia na wsi mieszkam. Już nie jestem takim dużym streamerem, jak kiedyś. Piórem jest. Ale nie szkoda. Będę na pewno oglądał te rzeczy, które pokazują sobie online. Musiałem wyczuć łuk. Piórem. To za pracą. Moja piłka nożna to moja dziedzina. Na Rymie jestem. Na wsi nie za bardzo mogę trenować, nie? A w Warszawie dużo większe możliwości. Do każdego łuku trzeba się przyzwyczaić. Strzelałem trochę. Nie tak dużo jak bym chciał. I dobrze, że jest zima, bo mam kurtki. Kiedyś strzelałem, znaczy próbowałem strzelać bez ten z gołym ramieniem. Może sobie źle rękę rozwalić. Nie polecam. Ale trafiłem go dwa razy w głowę i raz z tym. Nie było mi ciężko się na to dobra. Patrzy, ale okej. Okay. Jezus. Jakieś tam mega. O tyle dobrze, że mam dużo wolnego czasu. To największy plus. Właśnie mówili, żeby nie ruszać ciałem podczas rzucania siekierą, co mnie zaskoczyło.
teraz, what the fuck, człowieku, o czym ty myślałeś? Szybko się poddałem, nie? A właśnie też myślałem, że ma iść siła z całego ciała, ale ponoć jak się całym ciałem uderza, rzuca, to się traci na dokładności bardzo mocno. Ale co, normalnie w dzień pracujesz? Mechaniczego? Samochodów, czy maszyn rolniczych? Czy maszynki rolnicze? No i spoko, mój brat też mechanik jest garnią. No nie było takie roboty do chyba jest, co? Ten materiał. Samochody to często, bo komuś się psują. O Jezu, tutaj graliśmy na bębenkach i ona pokazywała, w jaki sposób uzyskać tempo charakterystyczne dla takich właśnie plemiennej muzyki. A ja nie byłem w stanie tego powtórzyć, po prostu chyba z pół godziny mnie próbowała przekonać, a nie byłem w stanie. No to powiedziałem, samochód jest taka głowa dziedzina, mechanik, że kurwa nie stopa się robota, nie? W ogóle nie było klaus, po prostu to z tym tak do niczego mam, kurde, słoń mi na ucho nadepnął. Muzyka mnie zawsze fascynowała, ale niestety ja nie fascynowałem muzyki za bardzo. Ładuj tutaj. Masz swój warsztat, czy u kogoś pracujesz? To się poddała już. Oh my god. Oh Jesus. Oh. Ja się pocę. Jak na to patrzy. No jak kurwa przyjedzie ktoś ci rozpierdoli, później powie, że rozjebałeś na tego. No cóż, no. A w każdym dziedzinie jak jesteś chyba dobry, to wiesz, to masz pracę. Podjechaliśmy jak nie do hotelu raz, Belgia, dwa, trzy razy i dziękuję. Więcej nie przyjdzie. I palić niebo było totalnie czarne. I mówię, kurde, szkoda, że nie widać gwiazd, taki piękny wieczór. A potem rano się okazało, że to niebo, tylko taka wysoka góra pionowa tuż za ścianą hotelu była. Tak wysoko sięgała, że totalnie nie było widać nieba. Szokujące dosyć. Które by się kurwa odłączało. No ja tego zapomniałem. W każdej dziedzinie tak jest, nie? Po tym serze dostałem rozwolnienie, nie? Potem latali z kamerą, mnie szukali, ja cały czas w kiblu siedziałem. Jest taki... To jest taki posmak sera. Bardzo dobry to jest. Pora na chill. Siać nic nie będę w tym miesiącu. Skanuj kody QR z etykiety i odbieraj. Zachłaszczenie jakieś dziwne, ty kurwa jest, o co chodzi. Nie musiałem tego mówić, teraz już właściwie jestem tak obnażony totalnie, że... Bardzo przypomina grecki i rosyjski alfabet. A, bo za późno zrobiłem. Bardzo to takie urocze. I am telling old, old stories. None of which is connected with that, except of course, Father Wilson. Jestem w tym miesiącu, trochę siania będzie. Trudno mi powiedzieć właśnie, jak to był ser. On taki miał, zwierzątka, taki był trochę masłowy, a potem dopiero ten smak sera wchodził, tak jak powiedziałem zresztą. Okay. Tu też były takie jaskinie. I oni je tak za... Tam koncert był w ogóle, super fajna sprawa. Przyozdobili te jaskinie runami, oświetlili tak ładnie. Niezła rzecz. Jutro? Nie zjadłem. Na pewno Opexa z 2 godziny. To jest pewne, jest to, nie? Kurde, jesteś grubasem, to jest plan. I tak jest za dużo, do ale przy każdej okazji próbujesz zjeść trochę mniej i cały ochotę. Czas jesteś nieszczęśliwy. Teraz się dużo lepiej czuję, jak idę na jakąś imprezę, to po prostu jem na maksa i tyle. Potem wiem, że to się zrzuci, ale wtedy to... Nie dość, że gruby człowiek całe życie, to jeszcze się przejmuje ciągle, żeby tylko nie zjeść za dużo. Jezus. Ale było tam tak zimno, że masakra. No bardzo było, bardzo, bardzo było zimno. Co? Tylko wieczorem w Lola, nie?
wieczorkiem na pewno w LoL'a, pewnie o 21 w LoL'a, a wcześniej no właśnie Apexik i nie wiem coś. I woda kapała ze sklepienia, taka lodowata po prostu. Nie można się było przed tym ukryć. Nie wiem, o której? 18? 19? Między 18 a 21? Śmiało możemy pograć. Ja tego Apexa dziabnę wcześniej, nie? Przed 17 dziabnę Apexa i tyle. Właśnie, do 21 coś tam można pograć. To zdjęcie, co jeszcze potem pokażę, to zdjęcie, co robiłem z synem, to Santa Monica Studios wrzucili na swojego Twittera. No, spoko. Tam jakieś straszne zasięgi to porobiło. Nie chcę tego otwierać. Zwierzątko ogarnięte. Jak będę miał tylko czas. Państwu na streamie pokazywałem, na YouTubie nie pokazywałem, to zaraz to. 125 kilo żywej masy, kurde. Same mięśnie. Jak widać zresztą. Musimy tą pożyczkę. Zwłaszcza w kurde. Najgorsze jest to, że się nie spłaca to. Bire Venderedi. No to. Dziawiemy tutaj kolejne miesiące. Dobra. W ogóle przyspieszyć czas miałem. A to był aktor, który podkładał głos Kratosowi. Razy 5, 8, 10.